Witam was kochani bardzo serdecznie i bardzo, bardzo gorąco. Channel Bolo i Lolo, kochani. Dzisiaj bawimy się w fantastyczną grę. Oczywiście grę dla najmłodszych, kochani. Welcome to the world of Shrek 2. Bawimy się w grę Shrek 2, kochani. Gierka dla najmłodszych. Na naszym kanale muszą się pojawiać różne gry, nie tylko takie jak Battlefield, Sniper, czy Crysis, czy Alan Wake, horrory. Muszą być różne gatunki, kochani. Dlatego Lolo postanowił dzisiaj spontanicznie nagrać sobie przygody wspaniałego ogra i jego wiernego kompana. Jak to powie? Osła! Kochani. Gra całkowicie po polsku, jest to platformówka z elementami akcji. Jesteśmy akurat na bagnach u Shreka. Ci, co oglądali bajkę, kojarzą. No a my zaczynamy tutaj przygodę. Żeby skoczyć na lilię, musisz w biegu kliknąć prawym przyciskiem myszy albo wcisnąć kontrol. Jak słyszycie, tutaj mamy głos Jerzego Sztura, który podkładał w filmie głos osołkowi. No tak łazisz przez tę wodę jak jakiś dzień. Już lepiej skacz z kwiatka na kwiatek. No i bawimy się. Lolek tutaj próbuje z kwiatka na kwiatek przeskakiwać, ale nie bardzo mu to idzie. Muszę zebrać więcej monet, bo osioł nie da mi żyć. Postaramy się. Coś mi się zdaje, że trochę ostatnio ćwiczyłeś. Tak jest! Zrób błyskawicznie z jakiej paki, suwaki i postrawie. Sklep mu maskę, klikając lewy przycisk. Lecimy. Jest, mamy monetkę. Lecimy dalej. Kochani, niby to są gry. Jak ci się trafi jakiś pułap powyżej możliwości, nie łam się. Podbiegnij, a wskoczysz bez bólu. Fajnie, no bardzo. Nie? Skacząc tutaj, możesz złapać się tych winorośli. I o to chodzi, a teraz... Kochani, niby są to gry dla najmłodszych, ale naprawdę dają frajdę. Żeby zeskoczyć, użyj dolnego klawisza kierunkowego. No, pięknie. He. Dolnego klawisza kierunkowego, aha. Dobra. Jestem sam ciekawy, kochani, co nas tu czeka za wspaniała przygoda na... Żeby sobie teraz poradzić, będziesz musiał wykonać podwójny skok. Dwukrotnie kliknij prawym klawiszem myszy. Teraz nauczę cię podwójnych skoków. Jak raz klikniesz prawym przyciskiem myszy, to sobie skoczysz, no. Tak? No to zaraz potem, zanim zaczniesz spadać, kliknij jeszcze raz. Spoko, wodza, w końcu załapiesz. Tak jest! Mam nadzieję! Spoko, wodza. No... Jakoś to tak nie bardzo, osioł. Nie wyszło to. Nie wyszło tak, jak on mi tutaj tłumaczył. Dobrze, że Shrekowi nie spadło życie. Ja bym wolał wodą iść, osioł. Szybciej będzie. No wiesz, no... Może nie, coś nie tak jest, nie tutaj. Dobra, no my pójdziemy albo... Nie da rady. No, gra jest fana. Jak będzie spadał, kliknij dwa razy przycisk prawej myszy. No ja kliknąłem, no ale niestety nie udało się, kochani. No, Shrekuś, wchodź w górę. Te jego uszy to są normalnie the best. Patrz. No, Shrek. Pokaż na co cię stać, Lolek, to gra dla najmłodszych. A, teraz wyszło. Ale nie za każdym razem, ale już wiem o co chodzi. Już taką prostą grę ściągnąłem, mówię, żeby chociaż coś pokazać. Ale kochani, żarty żartami, ale muszą być i gry dla najmłodszych. Nie może być tak, że stale
lecimy tylko w masowe produkcje. Widzisz te skrzynie? Kliknij lewym przyciskiem myszy, a rozniesiesz je w drzazgi. A niech to... Co? Pięknie. Ej! O, na monetach jest osiołek. Oho, zobacz, czterolistna koliczyna, ale to potem. Stąd się tam nie dostaniesz, nie ma bata. Ciach. Łaj. Skocz na ten kwiat willi, a bezpiecznie ominiesz zagrożenie. No staram się. Uważaj na to draństwo, Szrek. Nie mam zamiaru ci potem wyciągać kolców z tyłu. Rozwal te deski, klikając lewy przycisk myszy. Dobra, postaram się. Rozglądaj się za krzepą w kostkach, Szrek. Podreperuję ci z drugą, a poza tym jest pyszka. Miam. Co teraz? Tutaj? Ciach! Oj! Jestem Rysiek niby wróżka. Jak ładnie poprosisz, to zapiszę ci stan gry. Normalnie, cudawianka. Dobre, cudawianka. Ja bym chciał tutaj wejść. Podejdź do tej dźwigni. Zapisało nam, kochanie, stan gry. Bierzemy teraz drążek. I co nam to daje? Rozwal te deski i zdobądź czterolistną koniczynę. W przyszłości nie będzie tak łatwo. Zwykle są dobrze ukryte i niełatwo je znaleźć. Ale jak już się uda na stałe, widziałeś. No pewnie, zdrowie. Że warto. Warto! Dobra, czterolistną koniczynkę. Chyba mam szczęście. Gdzie teraz? Ty, Szrek, zobacz! To salon Wróżka Krzesna S.A. Wiesz, to ci od tych eliksirów i tak dalej. Na pewno widziałeś reklamy. Wróżka Krzesna S.A. Gwarancja najwyższej jakości produktów magicznych i pochodnych. W ofercie wywar z rzęsko skrzeku, zamień wrogów w żabę, gaz usypiający cztery szmery, zdrowy, regenerujący sen. Może wstrętłości lub utrata tłonku. Chcesz oczyścić atmosferę? Sięgnij po wywar z pędzi stolsa. Efekt gwarantowany. Nawet największy problem rozwiążesz dzięki eliksirowi pomniejszającemu z linii tyci tyci. Koniecznie zapoznaj się z naszą pełną ofertą. Masz wory pod oczami, pękane naczynka, wstydzisz pokazać się znajomym? Jest na to rada, pasta niewicka. W nowym, widzialnym opakowaniu. I wreszcie eliksir, kochaj mnie inaczej i nikt ci się nie oprze. Zapasy na wyczerpaniu, zamawiać z wyprzedzeniem. Żyjcie długo i szczęśliwie, zresztą sami wiecie. Wyrażenie żyjcie długo i szczęśliwie jest znakiem towarowym Wróżka Krzesna S.A. i jako takie nie może być wykorzystywane bez zgody Wróżka Krzesna S.A. Wróżka Krzesna S.A. zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu stosowania produktów. Bajer, drogi Majo, kochani. Trzeba to co, ja mam kupić teraz jakiś eliksir? Wróżka Krzesna S.A. No właśnie, widzę. Czy pakować? A ja mam coś tutaj... Aha, to jest dwa... A, bo to za osła monety, dobra. Już teraz wiem, o co chodzi. Na razie nie mamy tyle monet. Idziemy dalej. No, ciach. Tak, to ten list gończy, o którym ci mówiłem. Kliknij lewym przyciskiem myszy, żeby go zerwać. Zero litości. Podobno na każdego, kto zerwie trzy listy gończe, może być czeka ciekawe. Tajemnicza nagroda. Ty wiesz co? Zacznij je kolekcjonować. Masz rację, osioł, weźmiemy. Coś warte. Udało ci się! Udało się nam, kochani! Kto to zamawiał? Dasz mu jakiś napiwek czy coś? Już to zrobiłam. Od za siedmiu gór ogrodu dzieli nas jakieś... siedem góry. No nic, chyba możemy jechać. Ach, już się nie mogę doczekać. Niedługo poznasz moich rodziców. No ja wiem, no taki przystojniak jak ja, no kurde. No parze się spodobasz, co masz ci mnie się podobasz. Przygoda, każdej chwili szkoda. Cóż może być fajniejszego od długiej, bardzo długiej podróży w moim towarzystwie? Leczenie kanałowe? Lewatywa roztworem mydła? Lewatywa, nie ma nic uspokajającego. Lepszego od tego. Żartowałem, ale poważnie, to daleko. Wiesz co ja myślę? Powinniśmy założyć zespół. Mamy jakieś gęśliki czy coś tam? Mogą być dudy. Dudy. Coś tu śmierdzi.
Możliwe, że ja jeszcze nie do końca przetrawiłem to całe zaproszenie. Ośle! No wiem, przepraszam, przepraszam. Uch, ukradli nam koło. Co to jest? Ten dzidek właśnie zarąbał nam koło. Zobaczę, co jest grane. Szrek, błagam cię, nie idź tam. Słyszałeś, co żona mówiła? To może być, no, podstęp. Poradzę sobie. Jestem no dokładnie. Okrem. Chyba, że sam poniesiesz nasze bagaże. No więc mówię ci, idź i bez koła nie wracaj, a tym drzewem się nie przejmuj, samo się przewróciło. Wszystko dobra. Gra. Zbuję. A zresztą Szrek sobie poradzi, no zobacz. Kliknij lewym przyciskiem myszy. Mam go. Leży. Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszki, żeby wykonać podwójne uderzenie. Lewy przycisk myszki. Dwa razy. Skup się, Szrek. No skupiam się, osioł. Tylko poczekaj, pomalutku. Aha, tu jest. Trzykrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy, a wyprowadzisz atak specjalny. Nie obcygalaj się, Szrek, idź na całość. No już, już, już. Kasiora! Chodź tu. Daj mi te koło. Dzięki. Leży. Kochani, takie gry to ja rozumiem. Uda. Nieźle, jak na pierwszą akcję. Tak jest! Dalej, Szrek! No dalej, Szrek! Ten mnie będzie kołem układał. A zobacz, jakie cwaniaki. Terefere kuku! Mam tu coś dla ciebie. Dobra, tego się udało, ten odskoczył. Oj. No, jazda! Chodź. Ale oferma! Aha, to będziemy walili ci, co mają koło, dobra. Ale oferma! Sam jesteś oferma. Ten przerzucił, szybciej, to teraz tego. Spadła. Tego. I tego. O tak! Mam cię. Oj. Nie miał do kogo odrzucić i udało się. Mamy koło, jupi. Udało się. Szrek, rządzisz, stary. Kolesie pryskali we wszystkich kierunkach. Najpierw z bańki, potem z kopa, a koleś... Matko, mój staw kolanowy, co za ból! Jojo. No dobra. Koło mamy z powrotem. Za chwilę ciąg dalszy przemiłej podróży. Hej, Szrek, coś jakby się trochę zmachałeś. Weź, zakończ na zdrowie. Może potem uzupełnimy zapasy. Co to jest? Teraz trzeba pozbyć się tej zapory. Czy coś jeszcze pójdzie dzisiaj nie tak? Coś będzie jeszcze wiele, wiele razy nie tak. Wiesz? Spokojnie, Szrek, na wszystko znajdzie się rozwiązanie. Te belki dobra. Wyglądają tak bardziej rachitycznie. Jak znam życie, to jak ostro przywalisz, rozlecą się w drobny mak. No, śmiało, kawaler! No dobra. Pięknie, jedna belka poszła. Druga beleczka. No i dobra, nie róbmy draki, jedziemy dalej. Za siedmiogórogród czeka! Jedziemy! Nie da się ukryć, jedziemy. Jedziemy. Rodzice Fiony aż drżeli z niecierpliwości. Ciekawe, jak też wygląda mąż naszej córki. Mówiąc oględnie, Szrek nie do końca spełnił ich. Bo oni jeszcze tego nie widzieli. Stary, ile to będzie trwać? Jak ktoś to będzie chciał czytać, to sobie kupi książkę, jasne? Kolacja zapoznawcza niespecjalnie się udała. Król i Szrek skoczyli sobie do gardeł. Fiona bardzo to przeżyła. I wtedy pojawiła się wróżka chrzestna. Ty, Karol, wiesz co? Ja już resztę opowiem. Wróżka coś w stylu, że chodźmy się z moim... Ta też ma bajer opanowany. To będzie piękna i tepe, a Fiona i na to. Weź spadaj na drzewo. Dlaczego? Bo kochała Szreka. Dokładnie. No to ta stara raszpla polazła do króla i zaczęła go szantażować. Król zaprosił Szreka na polowanie, ale to był tylko pretekst, żeby zwabić go do lasu. Ja oczywiście wyczułem, co się święci i podłączyłem się pod ten spacerek w charakterze wsparcia. Polowania! Zobaczysz, będzie cudnie! Tylko gdzie oni są? Dobre. Nie wiem. Król miał czekać pod jakimś drzewem. A, ta, jasne, pod drzewem. No to fajnie, bo ile w tym lesie może być drzew? Jakieś 4 miliony? Powiem no, więcej, jest drzew pytanie. Jest tu tyle, że nie widać lasu. Czy ja wiem? Pewnie gdzieś tu jest. Też masz wrażenie, że ktoś się nam przygląda. O, co to było? Ośle, wątpię, żebyś w tym lesie spotkał coś gorszego od ogra. A, ogry, gdzie? O, Boże.
Hop, hop. Anu? Jest tu kto? Nie, no teraz to coś widziałem. Jest tu kto? No tak, bardzo śmieszne. Strasznie się boję. Naprawdę. Taki ten osioł jest zakręcony. Ty idź, potem cię dogonię. Jak spotkasz króla, powiedz, żeby chwilę zaczekał. No dobra, byle szybko, żebyś się beze mnie nie bał, czy co? Ja będę nie, płynął no, dalej, a co? Nie strasz nami mroczna gęstwina, posępnej puszczy, bo mój makiem jest. Co to było? Nie no, spokojnie. Będę sobie musiał fundnąć jakąś terapię. O, już mi to lata. Ale gdzie? A, to teraz osiołkiem jedziemy. Fajnie, że gra dzieli na różne... przepakować tak. Aby... Ktoś ci niestety masz za mało gotówki, a czy Wróżka Krzestna S.A. przyjdzie tylko jeszcze... fajne jest to, kochani, że sterujemy raz ogrem, a raz osiołkiem. To jest fajne. I ponownie, żeby rzucić je zanim wybuchną. Uo! Dobry. Sprytnie pomyślano. W lewo. Wyraźnie coś słyszałem. Tędy. Kolejna wróżka. Wróżka od zapisu. Oj. To jest ten. Symulator kozy, tylko to jest w stylu symulator osła. Zjadło mi się smażone ośle uszka. Chyba, żeby nie. Jak dla mnie to idealny moment, żeby użyć eliksiru miłosnego. Albo w ogóle jakiegoś. Tak na pewno. Pójdę tam i skopię tę linę. Eliksirem czy bez. Nikt mi nie podskoczy. Dobra, osiołek idziemy. I te znamy. No to ja się cieszę. Poczekaj. Pomału, bo ja muszę się... Mały, poczekaj. Aha, dobra, prawy, no to lewy to on... Ciach. Dobra, ciach. Dobra, ale nie spodziewałeś, co? Ale mu pocisnął. Dobre. Dobre, panie, dobre. Wow. Teraz gdzie? Aha, bo to trzeba tam tutaj ruszyć, żeby to spadło. No dobra. Ciach. Oj. Ty. I muchomorek. Chyba, że... Nie, po linie to wątpię, żeby on poszedł. Moment. Jest. To sianko elegancko. Okej. Jakie sianko? Jup. Lecimy dalej. Nie będzie salami. Pięknie. Moment. Tu. Ja też. Nie będzie z salami. Niestety przykry. Co to było? Wyraźnie coś słyszałem. Moment. Ciach. Salami nie będzie. Nie tym razem. Nic gończy. Tylko żeby było jasne, że mnie się proszę nie czepiać, tak? No też nic się nie czepia, osiołku. Jak? Coś mi to nie pasuje. A co? Podziel się? Łaaa! Osiołek spadł. Jeszcze raz. Aha, to od nowa. Jak kopnę tę linę, to most się opuści. Może ten gość mi pomoże. Zjadłoby się smażone ośle uszka. Żeby nie. Jak dla mnie to idealny moment, żeby użyć... Użyć odwrotu. Dobra, wiemy, że tam nie można. Bo trzeba uważać, niestety, jak spadniemy,
To dobrze wiedzieć, bo tego też nie wiedziałem, kochani. Że jak wpadniemy, no to niestety wracamy od momentu zapisania się stanu gry. I idziemy jeszcze raz, no ale to nie wadzi. Oj, będzie boleć, nie? Dobra, teraz tu wylecą przyjaciele, co im się zachciało tutaj z salami. Jedziesz go! Osiołek, jedziesz go! Pięknie! Cukiereczek. No, oj. Chyba zrobiono nas bambuko. Nie no, w porządku. Nie mogę się po prostu przyzwyczaić do tego, że prawie jeszcze się skacze, bo to przeważnie spacja. Dobra, żeby znów nie spaść, bo znów spadniemy. Ten lis gończy. Nagroda. Okrzyk bojowy. Kurde, żeby było jasne, nie. Że mnie się proszę nie czepiać, tak? Ja rozumiem, ja wtedy spadłem niechcący, ośle. Po prostu... Coś mi to no, nie pasuje. Piękny. Ojeny, ojeny! Ale ledwo. Pięknie. Pierwszy raz jest. Raz, spokojnie. Okay. Co ten król pogrywa? Dobrze. Teraz gdzie? Tu jest sianko. No, osiołek, do góry. Niby tutaj. A... Nie lubię natury. Natura i gadające osły to Ciach. Dwa różne światy. Oj. Monetki, monetki, monetki. Wszystkie monetki. Wiecie co? Następnym razem ja się... I tu kop. I otworzyło się nam coś. Wrota. Chyba zrobiono nas bambuko. Kolejna kasiora. No, staramy się lądować miękko, żeby nie bolało. No, tak pokrótce, kochani, właśnie tak wygląda Shrek 2, gra dla najmłodszych, jest to zręcznościówka z przygodą powiązane. Kochani, tak jak mówiłem na początku, zbieramy, kolekcjonujemy, zbieramy monety, wydajemy je na eliksiry, poznajemy przygodę z dwóch stron, i Shreka, i osiołka. Jest to odwzorowanie bajki, tylko wiadomo, przełożone na grę. No i cóż, dotarliśmy osiołkiem do kolejnego etapu, gdzie się zatrzymamy. Kochani, za uwagę serdecznie dziękuję Wam. LoloV12, do usłyszenia, do zobaczenia z kolejnych przygód Shreka 2. Na razie, cześć!